Całkowicie inaczej, nie? To był strach na pewno. Dobrze. Trochę w prawo. Trochę w prawo, dobra. I możemy. Czekamy. Dobre ujęcie. 109 Marsz Pamięci w zeszłym roku odbył się w bardzo okrojonej wersji, tutaj z zaprzyjaźnionymi samorządowcami. Przeszliśmy po prostu w milczeniu pod ścianę pamięci. 2 lata temu nie mógł się odbyć w ogóle ze względu na rygor pandemiczny. W tym roku udało nam się go zorganizować, bardzo się cieszę, gdyż jest to rok szczególny. W tym roku przypadają 80. rocznice likwidacji gett prowincjonalnych w kraju Warty, skąd wszyscy Żydzi trafili do obozu Kulmhof bądź do innych obozów w wyniku pozostałych deportacji. Natomiast w grudniu upamiętniliśmy pierwsze ofiary Żydów z Koła. 8 grudnia odbyła się uroczystość w muzeum. To jest taka kolejna duża uroczystość w tym roku. Według najnowszych ustaleń w obozie zginęło około 200 tysięcy Żydów, przede wszystkim Żydów polskich z tych terenów objętych krajem Warty, ale też Żydów europejskich z Niemiec, Austrii, z Czech, z Luksemburga. Zginęło ponad 4 tysiące Romów i Sinti z Austrii, grupy dzieci czeskich, prawdopodobnie również dzieci z Zamojszczyzny i niezidentyfikowanych bliżej polskich duchownych. Proszę pana Leonarda Kwiatkiewicza z gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi o odmówienie modlitwy. Na dniach ukaże się folder pod tytułem Szlak pamięci ofiar Kulmhof. Będzie on dostępny w muzeum. Postaramy się także go dostarczyć do zaprzyjaźnionych instytucji, do Muzeum Technik Ceramicznych, do Starostwa Powiatowego, gdzie w poszczególnych punktach z mapką będzie można odwiedzić te miejsca związane z historią obozu zagłady w Chełmnie. Planujemy również coroczną mszę świętą we wrześniu, tutaj z gminą Grzegorzew. W związku z tym, że jest to taki rok rocznicowy, zgłaszają się do nas samorządy, które chcą upamiętniać tutaj ofiary. Mamy już kilka takich wizyt, się odbyło w ciągu tych pierwszych miesięcy roku, między innymi z powiatu kolskiego, z konińskiego, z kutnowskiego. Zaczynają się również przyjazdy grup z Kujaw, z ziemi łódzkiej, także myślę, że tych upamiętnień będzie jeszcze troszkę w tym roku.